tutaj właśnie trwa wyścig Formuły 1. To najbardziej prestiżowe wyścigi samochodowe świata. Nam specjalnie dla Pytania na Śniadanie zgodził się udzielić wywiadu jeden z czołowych kierowców Formuły 1, Felipe Massa. Felipe Massa, brazylijski kierowca wyścigowy, reprezentant zespołu Williams w wyścigach Formuły 1. Starty w kartingu rozpoczął mając 9 lat. Uwielbiany i podziwiany na całym świecie. Nam ujawnia kulisy swojej pracy. Co myślisz o torze wyścigowym w Soczi, zważywszy, że jest on stosunkowo nowy? Podoba mi się, to przyjemność tutaj jeździć i miło jest widzieć tych wszystkich entuzjastów Formuły 1 w Rosji. Mam nadzieję, że to będzie świetny wyścig. Nasz bolid dobrze spisuje się na tym torze. Jak duży jest twój zespół? O, bardzo duży. Ponad 500 osób z Williams Martini Racing Team pracuje nad tym, by wszystko było idealnie i bezpiecznie w czasie wyścigu i żebyśmy wygrywali. Poza tym ten cały lifestyle wokół jest naprawdę fascynujący. Jestem pewien, że naszym fanom i tym, którzy nas wspierają, ta lifestyle'owa część bardzo się podoba, a ja jestem szczęśliwy, że mogę się dla nich ścigać. Myślisz, że dzięki temu uda ci się pobić Lewisa Hamiltona? I co daje mu tutaj przewagę? Pobiliśmy go w ostatnim wyścigu, więc może i tutaj się uda. Jest dobry, ale miał problemy w czasie kwalifikacji i zaczyna z tylnej pozycji startowej, więc mimo iż wiemy, że ma szybki bolid, zrobimy wszystko, co w naszej mocy. Czy twoja śliczna żona i uroczy syn są tutaj, by cię wspierać? Przyjechałem tutaj razem z moim tatą i fizjoterapeutą. Niestety żona i syn musieli zostać w domu, w Monako, ale oglądają mnie w telewizji. Mój syn Felipe musi chodzić do szkoły i nie może opuszczać tak wielu dni. Zobaczę się z nim po wyścigu. Co zatem robisz przed startem, by się zrelaksować? Lubię mieć czas dla siebie i skoncentrować się. Mam swój pokój na autodromie i staram się tam być wcześniej. Przez jakieś pół godziny planuję wyścig w głowie, skupiam myśli i staram się odprężyć. Nie mogę też za długo spać w dniu wyścigu F1, więc zwykle wstaję wcześniej. To wszystko jest bardzo istotne, by być w 100% gotowym do wyścigu. Bardzo dziękuję. Powodzenia. Felipe Massa w Soczi znalazł się na 5. pozycji. To najdłuższy sezon Formuły 1 w historii. W sumie najlepsi kierowcy świata pojadą 21 wyścigów. Najbliższy odbędzie się w Monako.